Sytuacja jest taka, że jestem umidaska. Zrobiłam tutaj kratkę. Tam Rita zagląda. No i na razie Midas w ogóle nie reaguje na nie. Specjalnie mu dałam teraz tu jedzenie. Natomiast no Rita tylko tam powarkuje dziad. Ale generalnie Midasek jest całkiem spoko na pieski. Fikunia to jest grzeczny, kochany piesek. Tak, jest takie słoneczko kochane. Z każdego pieska, kotka by oswoił. A Midasek mój kochany po kolejnym dniu tutaj. Nawet nie wie, co go czeka. Bo słuchajcie, mam bardzo dobrą wiadomość, tylko no nie mogę jej przekazać wprost, ale domyślacie się, co to znaczy dobra wiadomość. Będę mówiła troszkę naokoło, bo myślę, że to nie jest zabronione, że ktoś się zakochał w Midasku. Po prostu zakochał się w nim. I jest jeszcze tak, jak wiedziałam, czułam to od samego początku, słuchajcie. Bo jeżeli oglądacie te filmy, to wiecie, że mówiłam o tym, że ja wiem po prostu, że ktoś już dawno się zakochał i tylko czeka na jakiś impuls. No i właśnie tak było, że ten ktoś do mnie zadzwonił. Grzeczne pieski. Ten ktoś do mnie zadzwonił. Tak, kochanie? Ślicznie, słoneczko. O, jaki ty jesteś grzeczny, kochany. Jak się czujesz, maleńki? O, jakie mruczando. O, jakie śliczne mruczando. No, jakie śliczne. Jakie kochane. I ty wiesz, że się ktoś w tobie zakochał? Tak, kochanie. I to od pierwszego wejrzenia. No, takie masz szczęście. Już niedługo, słoneczko, już niedługo. Jeszcze troszeczkę tylko. Moje ty kochane. Moje ty kochane, jest piesek tak blisko. No, jest piesek, jest kotek. Tak, ty jesteś grzeczny. Ty jesteś dzielny. Ty jesteś przekochany. Ja bym tam nie przeciągała takiej sytuacji za długo na początek. A tak robię, pokazuję, ponieważ ten ktoś ma pieska małego, ten zakochany. I dlatego tutaj mówię, nie przeciągałabym za długo takiej sytuacji, bo no, bo wiadomo, to musi być stopniowo, muszą się ze sobą oswoić, muszą się poobserwować w sposób jakiś taki bezpieczny. No, jestem przekochana, że boż, przekochana. On jest przekochany, a ja jestem bardzo szczęśliwa, że no, po prostu to nie będzie dom tymczasowy, do którego, o który prosiłam, tylko to będzie po prostu, będzie miłość wzajemna, o, w ten sposób powiem. Mówię tak naokoło, ponieważ regulamin Facebooka zabrania sprzedaży zwierząt i zabrania również adopcji bezpłatnych. Tak to wygląda. Natomiast jak sobie radzą inni? No nie wiem, ja myślę, że rzeczywiście ktoś zgłasza moje posty jako sprzedaż zwierząt i w związku z tym to się wszystko dzieje. A jakiej tam w oko temu komuś. Zatem D sobie po pierwsze poradzi, poza tym ja wierzę, że wszystko się dzieje dla naszego najwyższego dobra zawsze i być może to jest najwyższe dobro, żeby przystopować, żeby może już przestać całkiem prowadzić ZMD. Nie wiem tego wszystkiego. Wszystko się okaże, ale myślę, że wszystko właśnie się okaże, że to było najlepsze, co mogło mnie spotkać. Tak, kochanie? Ty jesteś najlepsze, co mogło mnie spotkać. Ty jesteś cudo świata po prostu. Jesteś taki dobry kotek. Naprawdę, ja też ciebie kocham. Ty jesteś cudeńko, kochany. Wspaniały koteczek jesteś. I no, jeszcze troszkę wytrzymaj, błagam. Jeszcze troszeczkę wytrzymaj. Tak, już niedługo, już niedużo dni. Już niedużo, kochani.
Mój skarbie, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, wiesz? Tak, że będziesz spał ze swoimi ludźmi, że będzie wszystko dobrze z tobą. Tak, kochanie, moje skarby. Jeszcze się tutaj pokażemy jako takie jedne z ostatnich scenek, chociaż jeszcze będziemy mieli okazję pokazać koteczka. Więc co koteczek lubi? Lubi ten drapaczek. Ja jak mi tylko skleroza pozwoli, to go dam na ten jego wyjazd. Tak? A z jedzonkiem to on już po prostu różnie, dlatego że no, siedzi tutaj, co on ma do roboty? On ma do roboty tylko jeść i spać, ewentualnie przez okienko wyglądać. O, jak ślicznie wyglądasz na fotelu. Zagląda teraz, słuchajcie. Zagląda kitunek. Czekajcie. Zagląda. No, wolałabym, żeby tam nie szedł, szczerze mówiąc, bo ta kratka to nie jest jakoś tak przyczepiona w sposób trwały przeze mnie. Ale nie, no spoko, zaglądał sobie do piesków. Tak, on jest taki kochany i piękny koteczek, że naprawdę to jest cudo. W każdym razie jest to jeden z tych kotków niezapomnianych. Niezapomnianych, tak. Wszystkie one są, słuchajcie, takie wspaniałe stworzenia. Wszystkie, wszystkie po kolei. Uwielbiam koty, po prostu uwielbiam. Są najwspanialsze na świecie. Najwspanialsze. Cieszę się, kochanie, że w końcu udało ci się pomóc, laleczko śliczna moja, po tych wszystkich twoich pierepałkach. Cały czas się tylko pokazujesz tak, wiesz, od tyłka. Od D strony. A wszyscy by chcieli twój pysiu zobaczyć śliczny. No tak. Ojejku, czekaj. Co ja mam zrobić, żeby twój pysiu było widać? Czy tu coś widać? Nie widać, bo żeś w las teraz. Ach, co za beznadziejny filmik. Co za beznadziejny. Wszystkie są beznadziejne, ale ten to jest król beznadziejnych. Z tym, że ma dobre przesłanie, gdyż ktoś go pokochał. Tak, jak to była piosenka taka, ktoś mnie pokochał dziś. Wszystko mi mówi, tak, że mnie ktoś pokochał. Tak, mi też wszystko mówi, że ciebie ktoś pokochał. Tak, cudownie, cudownie, wspaniale. Kochanie, ciekawa jestem, jaki ty będziesz. Zapowiadasz się na takiego koteczka, który przyjdzie właśnie pogłaskać, pogadać, posiedzieć z człowiekiem, przytulić się, pospać. Na rączki kotek nie lubi, na kolankach też nie lubi, nie wie, co to znaczy. Prawda? Lubi sobie pogadać, pomruczyć. No co tu chciałeś? O, tym się chciałeś bawić? Kamerką? No wiesz, a tym nie? Czy to nie jest lepsze? No proszę, mamy humorku troszkę. No to cudownie, cudownie. No dawaj łapkę. No już łapeczką ślicznie, ślicznie. Hop, hop. Brawo. Dobre kocisko, dobre kocisko. Oj, zasługuje na wspaniałe, najlepsze, najlepsze życie. Tak, kochanie. Słuchajcie, kochani, to ja wam, słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję za posty na bazarku. Ja nie mogę niestety pisać na żadnej grupie, ani na grupie za waszymi drzwiami, ani na grupie bazarkowej, więc no niestety przykro mi. Jeszcze jak zdążę przed wyjazdem, to 12 będę coś tam odpowiadać na wasze posty. Jak mnie wpuści łaskawie nam panujący Facebook. Mam nadzieję, że nie podpadnę. No i cóż, i ja mam upragniony urlop od wszystkiego i zamierzam go wykorzystać właśnie w ten sposób. Jest mi on bardzo potrzebny, ponieważ miałam
ciężki czas, nie ze względu na kotka, chociaż też oczywiście on bardzo tutaj mi leżał na sercu, natomiast generalnie no coś się ze mną dzieje takiego, mam po prostu dołek, mam trudniejszy czas i muszę się z tego wykaraskać, nie tyle muszę, co chcę i na pewno mój wyjazd mi w tym pomoże. Więc na dzisiaj już całujemy, a ja jeszcze oczywiście będę się odzywać, ponieważ Bidasek jeszcze będzie. To nie jest tak, że już dziś lub jutro jedzie. Także dobrej nocki.